Kluczbork KS Polkowice, wynik 3-3. Przedstawił trenerów obu drużyn pan Janusz Kubot, trener drużyny Polkowic, pan Andrzej Kągliński, trener drużyny KS Kluczbork. Poproszę o opinię trenerów obydwu zespołów, zaczynając oczywiście od trenera gości, pan Janusz Kubot. No, mamy duży niedosyt po tym meczu, ponieważ prowadziliśmy i 2-0, później 3-2 i zabrakło nam dosłownie pół minuty do tego, żeby, może nie pół minuty, ale chyba tam z minutę czy dwóch, do tego, żeby wracać bardzo szczęśliwi. Mamy bardzo młody zespół. Takie rygorystyczne mamy, jeżeli chodzi o rozporządzenia miasta, warunki. Nie możemy zatrudniać ludzi powyżej 23 roku. I to widać na boisku, że brakuje nam tego cwaniactwa boiskowego. Nie potrafiliśmy utrzymać tej piłki dłużej. A były takie momenty, że niepotrzebnie żeśmy szarżowali. Trzeba było po prostu utrzymać, zagrać trochę na czas i doświadczona drużyna by tego meczu nie zremisowała. Na spokoju muszę zobaczyć te dwie ostatnie bramki, ale tak na gorąco to myślę, że może nie ugryzłem się w język, może nie powiem, ale tam ewidentnie jeden z zawodników popełnił kardynalne błędy. Także że szkoda, bo ta młoda grupa by uwierzyła w siebie, byśmy na pewno zdecydowanie lepiej grali, dostalibyśmy takiego powera. Potrzebne jest nam to zwycięstwo. Szkoda, bo dzisiaj myślę, że moja drużyna nieźle grała. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan trener Andrzej Kombiński. Ja myślę, że ten mecz tak naprawdę pokazał, jak wyrównana jest nasza liga i jak trudno w tej lidze będzie do samego końca zdobywać punkty. Przyjechał zespół z Polkowic, do tej pory miał jeden punkt, a w zasadzie, jak trener powiedział, kilkanaście sekund dzielił od tego, żeby z Kluczborka wywieźć trzy punkty. Ja powiem szczerze, że trudno mi po tym meczu z tych emocji zebrać myśli, dlatego że bardzo się denerwowałem. Jeżeli trener powiedział, że zabrakło cwaniactwa w zespole Polkowic i doświadczony zespół, by ten mecz wygrał, to ja powiem trenerowi, że w naszym zespole też zabrakło cwaniactwa, bo grając u siebie, strzelając bramkę na 2-2, popełniliśmy taki bardzo mocny w konsekwencjach błąd, wybita piłka do środka i tracimy bramkę na 3-2. Myślę, że to był większy brak cwaniactwa, natomiast na pewno mecz ciekawy dla kibiców, emocje do samego końca. Bardzo dziękuję publiczności za wsparcie. Myślę, że te okrzyki z trybun niosły nas właśnie do tej 93 minuty i dzięki temu między innymi udało nam się zdobyć tą wyrównującą bramkę. Dziękuję bardzo. Czy są pytania jakieś do trenerów? Nie ma pytań. Dziękujemy.